Witam Was we vlogu z Nowego Jorku, dzień trzeci, a dzień zaczynamy od tarasu widokowego z Empire State Building właśnie na Manhattan. Punkt obserwacyjny, ponieważ wczoraj zakończyliśmy dzień właśnie na Top of the Rock, żeby zobaczyć Manhattan i cały Nowy Jork właśnie z wysokanocą, a dzisiaj chcieliśmy zobaczyć sobie za dnia. Szkoda, że nie ma słoneczka, bo nam troszeczkę uciekło. Czego aktualnie szukasz? Aktualnie znalazłem sobie wolność i widzę ją doskonale. Tak? Jak sobie teraz myślę i porównuję obydwa te punkty widokowe, to jeden plus na pewno ma Empire z racji tego, że ma takie grzewcze, więc stojąc tutaj już tak nie wieje i nie jest tak zimno, więc jeżeli chodzi o komfort, no to rzeczywiście lepszy jest ten punkt widokowy. Jednak jeżeli chodzi o widok, to wydaje mi się, że Top of the Rock był trochę lepszy z racji tego, że tam było szkło, nie było krat. No i też z tego, że był jeszcze taki wyższy poziom, który można było sobie zobaczyć bez właśnie szkła, bez krat, bez niczego. Na nasze trzecie śniadanko udaliśmy się do Best Bagel and Coffee i powiem Wam szczerze, że to chyba było najmniej przyjazne i najmniej smaczne w ogóle miejsce, ponieważ wszystkie inne te bagle były takie bardzo, wiecie, świeżutkie i takie mięciutkie. Ten niestety miałam wrażenie, że nic w nim świeżego nie było. No i niestety trafia on do moich najmniej ulubionych. Mamy również w Macy's takie drewniane zabytkowe właśnie schody. Chciałam kupić rękawiczki, ale ewidentnie w Nowym Jorku sezon na zimę się już skończył, bo nigdzie ich dosłownie nie było. Dotarliśmy na Grand Central Station. I tak jak większość z Was pewnie już wywnioskowała z nazwy tego właśnie vloga, to dzisiaj będziemy sobie chodzić jednym z takich najbardziej popularnych miejsc z mojego ukochanego serialu Plotkara. Więc jeżeli ktokolwiek i kiedykolwiek w ogóle zaczął oglądać Plotkarę, to to miejsce kojarzy pierwszy odcinek Serena wraca do domu. Dotarliśmy, słuchajcie, do miejsca, w którym niby mieszkała Serena van der Woodsen, kochani. Jak tutaj stoję, to dalej jest to w ogóle dla mnie tak nierealne. Pod Saks, pod Jora idziemy pod Rockefeller Center, czyli pod choinkę, sławną choinkę z Kevina samego w domu. Szczerze mówiąc, od kiedy jestem w Nowym Jorku, to cały czas mam z tyłu głowy to, że na filmach i w internecie i wszędzie dzień to wygląda na o wiele, wiele większe, a w realiach choinka wcale nie jest taka gigantyczna, jak myśleliśmy. W ogóle plan był taki, że mieliśmy tutaj iść na łyżwę, ale słuchajcie, było tyle ludzi, że totalnie zrezygnowaliśmy bardzo szybko. To jest coś tak pięknego. Słuchajcie, idziemy dobre 15 minut, a wzdłuż nas jest kolejka. Do czego jest ta kolejka? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, bo ona się ciągnie i ciągnie i ciągnie i ciągnie, ona się nie chce skończyć. Słuchajcie, ta kolejka podobno jest na jakiś event, który się dzieje właśnie na Times Square. Problem jest taki, że dokładnie nie wiemy, co to jest za event, ale wygląda to... Na to tak, nie możemy się dostać tam. Okej, dowiedzieliśmy się, że na Times Square się po prostu nie wejdziemy. Raczej Sylwestra tam nie spędzimy, bo nie ogarnęliśmy tego wcześniej i jak się okazało, są to po prostu zamknięte eventy. I ta jedna wielka kolejka, która się wciąż ciągnie i my dalej wciąż wokół niej idziemy. I ona się ciągnie jeszcze tam dalej. To jest właśnie kolejka, żeby na to Times Square wejść. To się żadne z nas w sumie nie spodziewało.
Śmieszne, jak, śmieszne jest to, jak bardzo nie jesteśmy przygotowani na to w ogóle. W tej całej naszej wyprawie najbardziej śmieszy mnie to, że sobie stwierdziliśmy, że tak na chillu sobie wejdziemy na Times Square, jak na rynek w Warszawie na Nowy Rok. A tutaj takie jaja się dzieją. W ogóle... Zaczęło mi to już śmieszyć. Jak się potem okazało, w całym mieście były informacje, że wszystko jest zamknięte. Większość naszej wycieczki do Nowego Jorku ogólnie ogarniał Olek, więc idziemy teraz na rejs wokół Manhattanu. Startujemy z takiego poziomu, także startujemy z głodnego widoczku i będziemy płynąć dookoła. Właśnie nie wiem, czy dookoła tej wyspy. No, liczę na to, że ktoś z tego środka, bo cały środek, który jest na tym samym poziomie, co my jesteśmy, jest również, tylko że jest cały zadaszony. Jest tam mega ciepło. Ale już po prostu jak weszliśmy, to cały był zajęty. Tutaj wszędzie po prostu ludzie gdzieś się pchają, tam gdzie jest ciepło i totalnie się nie dziwię, bo gdybym była pierwsza, to też bym się tam pchała. Gdyby nie to, że było tak kosmicznie zimno i nieziemsko wiało na tym promie, to bardzo, ale to bardzo polecałabym. W lato musi być naprawdę przepiękny widok, super zabawa. Ja nie żałuję, chociaż nieźle mnie przewiało, ale widoki były naprawdę piękne. Potem tacy trochę w ogóle padnięci po całym tym rejsie. Przeszliśmy się już takim totalnie chillowym, spokojnym spacerkiem do Hudson Yards, ponieważ Olek chciał zobaczyć tą wielką nieziemską szyszkę, jak to mówię, więc patrzcie, jak to wyglądało. Z tego, że mi to zaciągnąłeś, to teraz musisz opowiedzieć pod rygorem takim, że musisz, co to jest i dlaczego nie można tam wchodzić. Ten monument nazywa się Vessel. Jest to największa szyszka w Nowym Jorku. No i dlaczego tam nie można wchodzić? Niegdyś można było wchodzić, był tam taki taras widokowy, ale niestety ze względu na dużą falę samobójców zamknęli go. W ogóle to zapomniałam wam dzisiaj powiedzieć, ale jest dzisiaj Sylwester. Nowy Rok! Słuchajcie, przez to, co się działo wokół Times Square, kiedy my byliśmy, stwierdziliśmy, że mamy Times Square w domu. Że ona, która już śpi, jest godzina 22 i mi tak bardzo chce się spać. Jeszcze się jakaś masakra, ale chcemy sobie zobaczyć po prostu widok sztucznych ogni fajerwerków od nas z hotelu. I tak. Tak wygląda Nowy Rok w wieku 25 lat. Czym masz tą kawkę? To jest kawka infuzowana burakiem. Really nice. Oh. Yeah. And the barbecue pulled pork. Enjoy. Do you need any salt, pepper to go? Najważniejsza rzecz dla mnie, czy ja w końcu piję dobrą kawę w Nowym Jorku. Wszystkie kawy, jakie piliśmy tutaj, były tak mocno średnie, że to jest jakaś masakra. Dzisiaj też ten vlog jest złączony, dlatego że wczoraj i dzisiaj będziemy sobie zwiedzać niektóre miejsca z mojej ukochanej Budgary. Oczywiście się nie dało się tego obejść. Dobra, sprawdźmy, czy ta kawa smakowała lepiej niż każda inna, którą tutaj porobiliśmy, a piliśmy już 3. Nie. Dalej jest niedobra. I nie wiem, co mają tutaj z tą kawą, że tutaj każda kawa po prostu jest tak niesmaczna. Wyłączą w Nowym Jorku jest to, że jeżeli jak tutaj widzicie, tutaj są aż 4 pasy. Ten pas jest po to, aby podjeżdżało metro, które zatrzymuje się na większości przystanków, a pośrodku są pasy dla metra, które są liniami pospiesznymi. U nas czegoś po prostu takiego zupełnie nie ma, nie widziałam też czegoś takiego w takiej metropolii metrowej jak Paryż. Ale rzeczywiście takie rzeczy są, także fajnie. Coś takiego jak u nas przystanek na żądanie w... nawet nie na żądanie. To jest takie jak u nas linie pospieszne autobusowe w Warszawie. Dotarliśmy do Muzeum Historii Naturalnej. Oczywiście czeka nas tutaj. Nauczyliśmy się tutaj wszędzie się stoi w kolejkach. Zagrzamy City Passa, to musimy się sami zaczekinować, a tam z tego co widzę
Ludzie z regularnymi biletami podchodzą i czekają w kolejce. Muzeum Historii Naturalnej na pewno jest miejscem, które warto jest odwiedzić w Nowym Jorku, chociaż powiem Wam szczerze, że ja spodziewałam się czegoś więcej po tym miejscu. Na samym wejściu macie opcję, aby wybrać sobie jedną dodatkową taką atrakcję, która jest na wyłączność. Jeżeli sobie jej na początku nie zapiszecie, że chcecie na nią wejść, to po prostu nie wejdziecie i my wybraliśmy pokój pełen motyli. Ponad 700 motyli w jednym pomieszczeniu, które sobie tak latały, mogliśmy je oglądać z bliska, z daleka i najpiękniejszą rzeczą, jaką słuchajcie tam widziałam, to był moment, w jakim właśnie te motyle wychodziły z tej postaci larw właśnie jako piękne motylki. Słuchajcie, zamówiłam burgera, chicken burger i nie spodziewałam się, że będzie to podane w taki... Chicken sandwich? Aha, ale to było w burgers, pozycja burgers. No to prawda. No. W pozycji burgers był taki chicken sandwich i powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się akurat takiego podania. Olek zamówił skrzydełka, które widać, że są bardzo, bardzo chrupiące. Na pewno będą bardzo spicy, jak tak chciałeś spicy. Zmierzamy w dół piątą aleją, czyli wzdłuż Central Parku i tak naprawdę wzdłuż tej jednej alei znajduje się najwięcej, w sumie większość spotów, w których właśnie była kręcona plotkara. Mieliśmy chyba to najbardziej oblegany i najbardziej rozpoznawalny spot właśnie z plotkary. Masa dziewczyn, która tutaj właśnie jest ubrana trochę w klimacie filmu przychodzi i widziałam właśnie takie przed sekundą i robią sobie fotki. Ja nie mogę uwierzyć, jak na tym filmiku jestem niesamowicie opanowana. Słuchajcie, ja wewnątrz siebie, ja krzyczałam z radości, że mogę usiąść na tych schodach. I później spokojnym spacerkiem właśnie przez Central Park szliśmy w kierunku miejsca, w którym Chuck i Blair brali ślub. Przyszliśmy zobaczyć miejsce, w którym Chuck i Blair brali ślub. Ale nie tak to sobie wyobrażałam. Ty wiesz, że ja naprawdę miałam głupią nadzieję, że tu nikogo nie będzie? To jest miejsce, w którym Chuck i Blair brali ślub, w którym Serena razem z Blair się godziły w pierwszym sezonie. Miejsce... Myślałam, że będzie wyglądać super pięknie i romantycznie w ogóle, a tu proszę bardzo. Jednakże przejść, zobaczyć, a jest spoko. No, słuchajcie, te budy w tle, tu są jeszcze konie, więc śmierdzi niesamowicie. A, no ale tak, po tych schodach właśnie pobiegła Blair z Chuckiem, żeby wyrobić się przed policją. St. James Church. Kolejna rzecz, którą uważam, że każdy powinien wiedzieć, będąc w Nowym Jorku, to to, że to jest strasznie duży problem z po prostu załatwieniem się, z racji tego, że większość restauracji po prostu nie ma łazienki, tak jak teraz byliśmy w Starbucksie i w ogóle jak byliśmy na przykład wczoraj czy przedwczoraj w jakichkolwiek restauracjach, znaczy może nie restauracjach, ale właśnie takich fast foodach, tutaj nie mam po prostu łazienek i chodzicie i my chodzimy i szukamy po prostu łazienki, żeby dalej móc zwiedzać cokolwiek. To jest straszny problem. Udało nam się zaliczyć łazienkę i jedna niepopularna opinia. Kawa w Starbucksie w Stanach jest tak paskudna, ale nigdzie nie udało nam się wypić lepszej, więc... Nowy Jork mimo wszystko wydaje mi się teraz taki bardzo mały, bo siedzimy sobie naprzeciwko plazy, a tu bum. To jest fontanna, którą sobie zdałam sprawę, jak tak siedzę właśnie naprzeciwko niej, bo po prostu sobie usiedliśmy na ławce, to zdałam sobie sprawę, że to jest dokładnie ta fontanna z serialu, pod którą Blair z Seriną uciekły z sesji zdjęciowej Waldorf Design i robiły sobie właśnie tutaj zdjęcia. Będziemy pierwszy raz w życiu, 5 dnia czy 4? 4! Zależy jak liczysz. Zobaczyć pierwszy raz w życiu Times Square. Wiecie, że ja dopiero oglądając ten film, nie wiem już po raz który, dopiero teraz sobie zdałam sprawę, że ja naprawdę tam byłam. Tam jak jesteście na miejscu, to wszystko wydaje się tak kosmicznie nierealne.
Widzę, że ja teraz patrzę po prostu na tym filmie, po prostu ja mam łzy, słuchajcie, w oczy, ja nie dowierzam, że ja naprawdę tam byłam. Po prostu to jest jak... Ja nawet, słuchajcie, nie marzyłam kiedyś o tym, bo to dla mnie było tak, tak nierzeczywiste, żeby kiedyś tam być. I chociaż uważam i czuję, że Nowy Jork totalnie nie jest miejscem dla mnie, to naprawdę cieszę się niezmiernie, że mogłam to wszystko zobaczyć. Dobry, witam we vlogu dzień 5. Dzisiaj mamy zaplanowany Broadway, czyli dzisiaj będziemy jechać na spektakl Harry'ego Pottera. Mamy zaplanowane prawdopodobnie łyżwy, jeżeli się w ogóle wyrobimy dzisiaj, możliwe, że w Central Parku. No i pozwiedzamy sobie trochę takich jeszcze miejsc, trochę plotkarowych. Zjemy waffle chicken, tak? Mhm. Waffle chicken. I teraz jedziemy meterkiem właśnie w miejsce, gdzie była nagrywana szkoła St. Jude/Constance właśnie z plotkary. I pamiętajcie, tutaj możecie bardzo łatwo zapłacić właśnie kartą i sobie wejść do metra. Jeżeli właśnie płacicie sobie tak telefonem, musicie sobie udostępnić taką opcję, jak płatność kartą za komunikację miejską, wtedy automatycznie wam pobiera. Ważne jest to, żebyście płacili cały czas tylko jedną kartą i ona po 12 przejazdach przestaje wam po prostu już naliczać kwotę i wydajecie łącznie 34 dolary na właśnie tą kartę. Nie musicie kupować tej takiej karty miejskiej, metra, jakiejś weekendowej i tak dalej. Okej, czyli jednak Oleg zadecydował, że idziemy teraz zjeść chicken waffle, miejsce Sweet Chick. Idziemy sobie przetestować. Totalny must have, tutaj wszędzie trzeba używać, bo bardzo często, tak jak mówiłam wam wczoraj, nie ma tutaj bardzo często w ogóle łazienek, żeby nawet umyć ręce przed jedzeniem, więc... Mamy tutaj typowe amerykańskie waffles, ja mam na słodko, a Olek ma na słono z... to jest kurczak? Ja w zasadzie też mam na słodko. Z tym, że mam jeszcze do tego kurczaka, ale kurczak jest tak samo polany jeszcze syropem kolorowym. To jest, moi drodzy, miejsce, w którym plotkara była kręcona. Jest to właśnie szkoła. Szkoda tylko, że trafiliśmy na dzień, w którym to muzeum jest zamknięte, bo tak jak nie wiem, już mówiłam, ogólnie jest to tak naprawdę w realnym muzeum. Ogólnie miałam nadzieję, że uda mi się właśnie siąść na tych tutaj ławeczkach i zrobić sobie właśnie zdjęcie przed wejściem. No, ale cóż, najwyżej następnym razem, jakbym była kiedyś w Nowym Jorku, to tutaj jeszcze wpadnę. Słuchajcie, oglądając plotkarę, nigdy nie sądziłam, nawet do siebie nie dopuszczałam myśli, że kiedyś to zobaczę na żywo. Niestety oprócz tego, że zobaczyliśmy sobie muzeum właśnie nowojorskie, z zewnątrz, no to niestety, ale wszystko było tam pozamykane, nigdzie się nie dało wejść. A szkoda, mam nadzieję, że jeżeli uda nam się jeszcze być w Nowym Jorku jakoś w lato, to na pewno odwiedzę sobie to miejsce i nie daruję sobie, żeby sobie nie siąść właśnie tam. Teraz idziemy zrobić sobie spacerek Central Parkiem i idziemy pod hotelem Bayer. Stwierdziliśmy, że się przejdziemy właśnie Central Parkiem i trafiliśmy na staw właśnie w Central Parku. Zobaczcie, jaka fajna panorama. I takim cudem doszliśmy właśnie do hotelu Empire. Ciężko tutaj gdzieś Starbucksa nie złapać. Idziemy po kawkę zaraz. Co mi psujesz vibe? Czeka basa. Tak, dokładnie. Jest to hotel. A teraz czuję się, jak zastanowiłam się, to brzmi śmiesznie. Czeka basa. Okej, umówmy się. Każdy, kto kliknął w ten film, z racji tego, że jest tu napisana plotkara, jest teraz mokry, tak samo jak ja, jak patrzę na ten kadr. Słuchajcie, to jest idealny, znalazłam idealny kadr z serialu. To jest to samo drzewo. To jest to samo drzewo, jak Chuck Bass odbierał hotel.
Stwierdziliśmy, że mamy jeszcze trochę czasu, aby podjechać do kolejnego super punktu, a mianowicie Uniwersytet Columbia. Nie sądziłam w ogóle, że to jest praktycznie w centrum Nowego Jorku. I to oczywiście jest kolejny punkt na naszej plotkarowej mapie. Niestety na NYU nie udało mi się dostać, ponieważ jakoś pominęliśmy ten punkt, ale ten widok naprawdę mi wystarcza. Columbia zwiedzona i lecimy teraz na Times Square, aby zobaczyć to za dnia, bo widzieliśmy na razie do tej pory tylko w nocy. Spotkałam takiego ziomka, chyba bezdomny jest. Kochana, ja tu całą podróż zaplanowałem. Postanowiliśmy wysiąść troszeczkę wcześniej, żeby jeszcze na chwilę wejść do Central Parku i odwiedzić miejsce, w którym Blair zawsze z Dorotą karmiły kaczki. Jeżeli zastanawialiście się, gdzie Blair była ze swoim ojcem, matką i jego narzeczonym chyba wtedy, no to właśnie tutaj zrobi sobie nowy żywot. W ogóle mega fajną rzeczą właśnie w Nowym Jorku, jak sobie spacerujemy po tym centrum, jest to, że non-stop, totalnie przez przypadek nachodzimy na właśnie takie miejsca, a tutaj macie miejsce, które jest dla mnie jak najbardziej takim romantycznym w ogóle miejscem całej plotkary, czyli właśnie miejsce, w którym Blair karmiła kaczki z Dorotą. I przeszliśmy się dosłownie obok jeszcze raz pod plazę, ponieważ chciałam wam pokazać kadr. Jest to jeden z moich ulubionych elementów całego serialu, także zobaczcie. Wczoraj podeszłam od tamtej strony, ale zobaczcie, że to jest dokładnie ta strona, ten kadr z serialu i właśnie z tym widokiem. No po prostu to jest dla mnie tak magiczne. Harry Winston, czyli sklep, w którym Jack Ross kupił Blair pierścionek zaręczynowy. W drodze na Broadway jeszcze raz, po raz ostatni poszliśmy sobie zobaczyć Times Square i to jest w ogóle dla mnie tak śmieszne, jak przez pierwsze 3 dni w ogóle nasza noga tutaj nie postała, to powiem wam, że kolejne dni byliśmy na tym Times Square z 2 albo 3 razy dziennie, bo pod to było takie miejsce przemieszczania się do innego miejsca. Na Broadway udaliśmy się na spektakl Harry'ego Pottera i to było tak niesamowite miejsce, ponieważ cały teatr był zaaranżowany tylko konkretnie pod ten jeden spektakl. Zobaczcie, jakie w ogóle, jakie wrażenie robi to miejsce. Jeżeli na 100% chcecie mieć dobre miejsce, to nie zwlekajcie w ogóle z zakupem biletu, ponieważ my kupiliśmy go trochę później, więc mieliśmy te miejsca dość daleko. Tutaj w ogóle można sobie zamówić jedzonko do siedzenia. Widzieliśmy butter popcorn, opisałem, że to jest to butter związane z tym maślanym piwem. Prawdopodobnie. No, zwykły popcorn sobie maślanym, baby. Zepsułeś tak jak, vibe. Tak, jak w kinie. Zepsułeś vibe. Miał być Harry Potterowy. Spektakl był naprawdę niesamowity. Naprawdę chciałabym go kiedyś zobaczyć na filmie, w kinie, bo naprawdę historia, którą tam przedstawili, była świetna. Aktorzy grali świetnie. I dzięki, że z nami byliście, bo to już jest koniec naszej nowojorskiej przygody. Do zobaczenia.